co nam da tak na dobrą sprawę 5G? Najprościej zacząć od tego, czym 5G nie jest. Okay. 5G na pewno nie jest kontynuacją tego ciągu 2G, 3G, 4G. Chociaż mogłoby się tak wydawać. Mogłoby się tak wydawać i w pewnej części tak jest, w pewnej części dotyczącej szybkości. Znaczy będzie ewidentnie szybciej, 5G będzie dużo szybciej, będzie potężnie szybciej, będzie absolutnie nieziemsko szybciej, ale to nie o to chodzi, bo to jest tylko, wtedy nie byłoby tej różnicy. Różnice robią inne rzeczy, które w ogóle są nie brane pod uwagę w sieci 2G, 3G albo 4G. Pierwszą z tych różnic jest coś, co koledzy na wyspach nazywają low latency, czyli niskie opóźnienie. Cokolwiek to nie znaczy, odejdę od jakiegoś technicznego tłumaczenia, a pokażę tak naprawdę, co to znaczy fizycznie low latency. Fizycznie low latency uruchamia kompletnie nowy wachlarz zastosowań. Pierwszym z tych zastosowań jest na przykład przemysł związany z zdalnym zarządzaniem urządzeniami. Zacznijmy od sterowania dronami poprzez jakieś zaawansowane koparki, niekoparki, urządzenia, które pracują w bardzo trudnych warunkach, roboty, które są rozbrajają miny, dowolne urządzenia, nie wiem, pływające pod wodą, nad wodą. Do tej pory to nie było możliwe, bo do tej pory to mniej więcej wyglądało tak, jak widziałaś lądowanie pokazywane przez NASA Curiosity na Marsie. To było tak, że pan sobie nacisnął przycisk iść do przodu, czekał 8 minut i nagle było, o, poszedł do przodu. W przypadku poważnych zastosowań to jest niemożliwe. I low latency oznacza to, że ja pcham ten drążek do przodu i czuję, jak to urządzenie idzie do przodu dokładnie w tym samym czasie. Natychmiast, bez opóźnień. I to uruchamia, taka prosta rzecz, uruchamia tak kosmicznie szeroki zakres zastosowań, że to sobie aż trudno wyobrazić. Zacznijmy na przykład od małego dziecka, które leży sobie w szpitalu i czeka na operację, a jest operowane przez chirurga, który jest oddalony o dziesiątki bądź setki kilometrów. Bo to jest, sobie to wyobrazić. Dokładnie, to jest super jakości chirurg, najlepszy w swojej klasie. I do tej pory było tak, że rodzice takiego dziecka zbierali pieniądze po to, żeby go wysłać gdzieś tam, prawda, do ośrodka tu czy tu czy tu. To nie jest już case. Teraz można tego typu rozwiązania, tego typu operacje wykonywać na bieżąco. I low latency samo w sobie uruchamia tak potężny zakres zastosowań, a nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że również entertainment. Gry na przykład związane z augmented reality, czyli rozszerzoną rzeczywistością, albo virtual reality, czyli wirtualną rzeczywistością, low latency to jest podstawowy element, który pozwala takie rzeczy rozgrywać, a w szczególności w miastach na przykład, tak? Gdzie te bitwy między poszczególnymi armiami można realizować na ulicy Marszałkowskiej versus ulica Aleje Jerozolimskie. A do tej pory to się siedziało, prawda, i klepało się w domowym zaciszu przy tym joysticku. AR, VR pozwala na tego typu rzeczy w czasie rzeczywistym, na rozgrywanie ich rzeczywiście w mieście. Do tej pory czegoś takiego nie było. Kolejnym elementem to jest pojemność sieci. Jak patrzyłaś sobie na przykład na dzisiaj, to 2G, 3G, 4G to jest ile? To jest 38 milionów ludzi w Polsce na przykład, tam średnio co drugi ma dwie komórki, to załóżmy, że to jest tam 50 milionów użytkowników. W sieci 5G mówimy o 500 milionach użytkowników. I to nie są Kowalscy i Nowakowie. To są urządzenia, to są boty, to są urządzenia tak zwane IoT, czyli internetu wszechrzeczy, to są dokładnie, to jest wszystko, to jest Smart City. Gdzie tam Smart City? To są moje ciuchy. To jest moja koszula, która krzyczy do pralki, że już jest brudna, żeby pralka sprawdziła, czy ma proszek, a jak nie ma proszek, to żeby zamówiła ten proszek, który to proszek zostanie przysłany dronem do domu. Na razie to wygląda jak bajka, prawda? Ale 2, 3, 4, 5 lat to generalnie nasze dzieci, albo dzieci naszych dzieci, ale raczej nasze dzieci, nie będą sobie mogły wyobrazić, że może być inaczej. Nie przeraża cię to trochę? Wiesz co? Tak samo jak wynaleźli elektryczny napęd i powstały samochody elektryczne, ludzie byli przerażeni, że to jest monster, zabija itd. itp. Z punktu widzenia okiełzania technologii, dało się? Dało się. Ja jestem pozytywnie nastawiony, ja wierzę, że się da. Że oczywiście 5G rodzi sobą różne zagrożenia tak samo, tak? Natomiast ja wierzę, że się da, że to wszystko jest do ogarnięcia. W szczególności 5G potrafi też wprowadzić porządek. Na przykład wyobraźmy sobie rynek dronów dzisiaj, kompletnie na dziko, prawda? Wyobraź sobie takiego drona, sterujesz go w zasięgu wzroku, jest w miarę bezpiecznie, ale wyślij tego drona na drugą stronę Wisły, no to generalnie komuś spadnie na czapę i będzie...
Dokładnie. A sieć 5G będzie potrafiła niejako nadzorować tego drona. Ja sobie widzę, gdzie on, nie muszę go widzieć. Ja go wysyłam na Żoliborz, leci sobie nad taką jedną willą i wiem, że tam nie spadnie nad tą willą na Żoliborzu. No nie, a to by dopiero było, co jakby spadł. I teraz, co więcej, odpowiedni panowie mogą teraz zaprogramować sieć 5G tak, żeby temu dronowi w ogóle nad tą willę nie pozwoliły wlecieć, prawda? Bo generalnie, sorry, ale to jest obszar zakazany, trzeba omijać. I 5G jest tutaj ewidentnie stymulatorem bezpieczeństwa, stymulatorem poprawy tego bezpieczeństwa. Poprawy bezpieczeństwa. Numer 112 alarmowy teraz, prawda? Generalnie sieci 2G, 3G, 4G jest realizowany. Wyobraź sobie taką sytuację, że 5G będzie potrafiło dzięki swoim czujnikom i AI-owi zaprzęgniętemu pod spodem, co zrobić? Na przykład zrealizować taki scenariusz, że pan Kowalski spaceruje sobie jerozolimskimi i nagle odpowiedni czujnik zareaguje, bo predyktywnie stwierdzi, że za 3, 4, 5 godzin pan Kowalski będzie miał zawał albo wylew. Co się dzieje? Czujnik poprzez sieć 5G, odpowiedniej jakości usługi oczywiście to są, potrafi się porozumieć z centrum zarządzania kryzysowego, czyli z jakimś, nie wiem, pogotowiem ratunkowym, które to pogotowie wysyła karetkę i pan Kowalski, idąc sobie tymi jerozolimskimi, nagle zatrzymuje się koło niego karetka i mówi: dzień dobry, proszę pana, przyjechaliśmy specjalnie do pana, będzie pan miał za 3 godziny zawał, także zapraszamy pana serdecznie, musi pan, drobniutki zabieg panu tylko wykonamy. Jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że nie mając tego rozwiązania, pan Kowalski rzeczywiście ma zawał i jeśli oby udało się go uratować, no to z reguły jest to związane z bardzo poważną operacją. To są możliwości 5G, które do tej pory to się nie mieściło nam w głowie, nie było takich zastosowań. Jest jeszcze bardzo dużo elementów dywersyfikujących, że 5G jest inne. Na przykład bateria z Mora Kowalskiego oczywiście. Kiedy ładujesz? Pewnie codziennie wieczorem, prawda? Na noc. Nie naładuje rano i oczywiście jest klops, cały dzień zniszczony. Dzień bez komórki, co to oznacza tam? Mam kilka. Okej. Natomiast co to oznacza w przypadku tego urządzenia, takiego IoT urządzenia 5G? Co to oznacza? To oznacza, że jak mam takie urządzenie 5G, czujnik jakiś cokolwiek, tak? Chcę sobie go naładować, wyrzucić, niech sobie pracuje i po naładowaniu komórki, tego czujnika, wiesz, ile on może pracować? Jeżeli dzisiaj mamy piątek, tak? Dzisiaj mamy piątek, 7 grudnia odpaliliśmy 5G, no, ważny dzień. Historyczny dzień. I odpaliliśmy ten czujnik tak samo, naładowany na maksa komórka, no nie? Tak, bateria jest tam w ogóle wyjechana na 100%, rzucamy go. I następny raz, kiedy musimy się po niego schylić, jest uwaga, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtedy, za 10 lat. Co? Za 10 lat. Nie żartuję. Następnym razem przyjdziesz po ten czujnik za 10 lat, bo bateria jednorazowo naładowana wystarczy na 10 lat. To są takie mechanizmy, tak zwane low energy, czyli niskiej energii, zarządzania, które pozwalają czujnikowi wytrzymać na tej jednej baterii 10 lat. Sieć 5G musi to spełniać. Na dzień dzisiejszy, pewnie Kowalski o tym nawet nie wie, ale na dzień dzisiejszy rozmowa między, wysyłanie komunikacji między terminalem a siecią 2G, 3G, 4G jest co chwila. Następują procedury takie jak paging, handovery, tego typu rzeczy, to powoduje konsumowanie baterii non-stop. Sieć 5G jest przygotowana do tego, żeby tego nie robić. Żeby pozwolić temu czujnikowi samemu decydować, kiedy on ma jakąś informację do wysłania i wtedy obudzi się, wyśle tą informację, a potem idzie znowu w kimono i śpi do następnego razu, kiedy ma znowu jakąś informację do wysłania. Tych mechanizmów w ogóle nie było w innych sieciach, znaczy w tych sieciach 2G, 3G, 4G. I te mechanizmy pozwalają, bo to są tak naprawdę mechanizmy, prawda? Low energy, capacity, czyli pojemność, low latency, czyli niskie opóźnienie, ale tak naprawdę one podane na tacy pozwalają na uruchomienie zupełnie nowych use case'ów, zupełnie nowych modeli biznesowych. I nagle się okazuje, że rolnik, który idzie sobie do sklepu i w tym sklepie do tej pory kupował nawóz, to już nie kupuje tego nawozu, tylko wchodzi do tego wiadra, gdzie był nawóz, bierze taką łopatą normalnie setki takich czujników, no nie, idzie na pole, szruf te czujniki na pole, a potem siada sobie w swoim własnym foteliku, włącza telewizor, no nie? Rolnik szuka żony, a tutaj sobie ogląda na monitorze, jak te czujniki mu wszystkie pokazują. Tu za mała wilgotność, za wysoka temperatura, tu brakuje tego. I potem jakiś dronik leci sobie z tabletką, z nawozem, no nie? 5 mm w lewo i puszcza w ogóle tam, gdzie trzeba. Jaka ochrona środowiska, no nie? To jest, aplikujesz tylko tyle, ile trzeba. Tylko temu, komu trzeba i tylko w czasie, kiedy trzeba. Tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest sieć 5G.
te czujniki wszystkie, całe pole rolnika są w stanie idealnie zmonitorować pod kątem potrzeb. Proces wegetacyjny jest w 100% nadzorowany i dostajesz pod koniec idealnie wyhodowaną roślinę, cokolwiek to jest. Nie znam się na rolnictwie. Ja też nie, ale to wszystko, co mówisz, brzmi super. Tylko pytanie, w jakiej perspektywie czasowej to wszystko otrzymają tacy zwykli ludzie? To jest dobre pytanie, bo na które nie ma dobrej odpowiedzi. Dlaczego, że... Dlatego, że tak jak powiedziałeś, ja jestem od tego, prawda? Czyli od sieci 5G. I teraz sieć 5G to nie jest tak jak do tej pory 2G, 3G, 4G. Typu kup komórkę i zadzwoń, możesz to jutro już zrobić. Te rozwiązania, o których mówię, dzielą się na łatwiejsze i trudniejsze. Te łatwiejsze rozwiązania, one będą mogły być realizowane natychmiast. W szczególności na przykład dla biznesu, kiedy moim partnerem jest duża firma i mówi, ja chciałbym u siebie zrealizować nadzór nad robotami produkcyjnymi, nad linią, nad logistyką. Siadamy razem i coś robimy. Oczywiście Kowalski tego nie może zrobić, bo Kowalski nie ma linii produkcyjnych i nie ma takich zastosowań. Kowalski ma zupełnie inne zastosowania. Kowalski chciałby zagrać, czyli entertainment. Do tego partner, czyli firma dostarczająca te usługi, musi doprowadzić je do takiego poziomu, kiedy sieć 5G jest tam wdrożona. Kolejny przykład to jest na przykład augmented reality i virtual reality. To są zastosowania, których nawet mi się nawet nie śni. Ja sobie to jest tak jak jest góra lodowa, no nie? To widzę ten czubeczek góry lodowej i sobie mówię, a będziemy tam w ogóle grali, albo będziemy sterowali koparkami, no nie? A to jest taki czubeczek zastosowań. Te wszystkie rzeczy, które nawet sobie nie wyobrażamy, do czego to może być zastosowane. Żeby to zobaczyć, to muszą upłynąć 2, 3, 5, 4 lata, nie wiem. Mówimy o horyzoncie, wydaje mi się, rzędu 3 do 5 lat, kiedy rynek powie, widzę to 5G, to mogę wykorzystać do tego, to mogę wykorzystać do tego, to i zaczniemy podawać te rozwiązania fizycznie Kowalskiemu do kupienia na półce w sklepie. I on będzie mógł sobie te rzeczy bezpośrednio spożytkować. Ja myślę, że dla Kowalskiego to, co się pojawi na początku zaraz, to na przykład zdrowie. Dla mnie zdrowie to jest taki sektor gospodarki, który 5G bardzo silnie, mówiąc brzydko, zaora, czyli wywróci do góry nogami i pokaże, że można zupełnie inaczej. Mówimy od prostej rzeczy, czyli wizyta u pana doktora. Do tej pory musiałem tam iść i powiedzieć, panie doktorze, bo mi nawala tam pod żebrem, no nie tego. A tu się nagle wszystko zmienia, bo nie ma nawalania pod żebrem, tylko czujnik, który mam, zbierze informacje, wyślę do pana doktora, pan doktor ma wszystkie moje wyniki online 24/7. Jakby, o, proszę pana, wczoraj widzę, pan stolca nie oddawał, proszę pana. Ale wszystkie informacje będą normalnie dostępne dla lekarza. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana jest to, że można online zapodać diagnostykę i zaordynować odpowiednie leki. Te leki mogą być podawane w sposób również online'owy. Co więcej, są już urządzenia, na przykład zastępujące soczewkę, które przy okazji mierzą cukier. Co to oznacza? To oznacza, że jakiś lekarz, który jest gdzieś tam z tyłu, ma pełny dostęp do tego, jeśli jestem cukrzykiem i co więcej, może automatycznie odpowiednie urządzenie zaaplikować mi insulinę w takiej, a nie innej porcji, idealnie do tego, jak mi jest potrzebne i w czasie, który mi jest potrzebny. I to tego typu rozwiązania, myślę, że one powstaną w ciągu roku, dwóch, trzech lat. To są takie proste, małe use case'y, które będą fundamentalnie przewracały życie Kowalskiego do góry nogami w danym obszarze jego życia. Już nie mówię tutaj o takich rzeczach, które tutaj pokazujemy, jak na przykład tam ta kuchnia, która nagle mogę zobaczyć, co jest w lodówce, nie otwierając lodówki, mogę zaparzyć sobie kawę, mrugając do kawiarki. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj to robię, jakby moje dziecko mnie zobaczyło, to by pomyślało tworki albo tego typu rzeczy. Dokładnie. A jutro to będzie normalny case, tak? Wchodzę do lodówki, ale nawet nie muszę wchodzić, no nie? Nie, wchodzę do kuchni, chciałem powiedzieć, ale generalnie wstaję rano, myślę sobie, co bym chciał, kiwam okiem dwa razy w lewo, dwa razy w prawo i nagle wszystko jest podane. To są te rzeczy, które się zmienią jako pierwsze. Mówimy również tutaj o Smart City i o takim elemencie tego Smart City zminiaturyzowanym do komórki Kowalskiego, czyli do jego domu, do jego mieszkania, Smart Home'ie. Tam będzie rewolucja 100%. To już się dzieje. Dzisiaj pokazujemy również te rzeczy bazujące na interfejsie jednego z producentów, który już jest dostępny. Znaczy mogę iść do sklepu, mogę zamówić i mogę to kontrolować. To jest dokładnie tam pokazywane. Jest pokazywana zmywarka, jest pokazywana lodówka, jest pokazywana ekspres do kawy. To są rzeczy, które dzisiaj są u Kowalskiego. Wystarczy kupić model, który zawiera interfejs do zarządzania i operator wystawi mi portal albo jakiś tam portal nieprzyjemny.
okularki na przykład i tutaj sobie pstryknę i to musi być, to też jest bardzo ważny element, to musi być łatwe. Znaczy zastosowanie super wymyślnej technologii z kodowaniem radiowym MIMO, korami wirtualnymi, innymi rzeczami, nie może oznaczać od Kowalskiego, że on musi nagle wyjść na wyższy poziom znajomości technologicznej. On to powinno być tak przyjemne dla niego, tak naturalne, tak niezauważalne, że on nagle dwuletni bobas będzie w stanie obsługiwać koparkę w Bełchatowie, która ma na łyżce 30 ton, siedząc sobie na nocniczku na przykład, prawda? I to są tego typu modele. 5G to nie są tylko stacje, to jest również albo nawet przede wszystkim, znaczy nie tyle przede wszystkim, bo jeśli chodzi o masywność inwestycji, to są ewidentnie stacje. Ale jeśli chodzi o rodzaj i jakość usług, to jest to, co jest w sieci korowej, czyli w tym i przeciwności jest wiele. Zaczynając od częstotliwości, od tego, co Tim dzisiaj mówił, częstotliwości poprzez ograniczenia prawne, przykładowo use case medycyny, o którym przed chwileczką mówiłem, jeżeli pacjent chce się porozumieć ze swoim panem doktorem przez sieć 5G, to na dzień dzisiejszy jest niemożliwe, bo trzeba zapukać, usiąść przy biurku i pan doktor musi mi wypisać receptę, którą to receptę muszę zanieść do apteki, żeby ją zrealizować. Nie ma możliwości wirtualnego, więc regulacje prawne jak najbardziej. W każdym z tych elementów są ograniczenia. Znaczy, radio to mówił Tim. Ja przed chwileczką powiedziałem o receptach, ale na przykład również drony, prawda? To, co mówię o dronach, to znaczy, żeby można było kontrolować drony przez sieć 5G, to co musi powstać? Urząd nadzoru nad tymi dronami. Ja nie wyobrażam sobie, żeby to jeden, drugi, trzeci operator nadzorował te drony. Wydaje mi się, że zwłaszcza, że musi tam istnieć interfejs do agencji rządowych, zarządzania kryzysowego itd. itp., no to tak jak jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, powinien powstać Urząd Lotnictwa Dronowego. To są tego typu ograniczenia. Ja myślę, że one są natury formalnej. Rozumiem, że już trwają jakieś prace. Myślę, że tak. Zresztą minister powiedział, że jak najbardziej, że... Ale myślę, że... Pozwalam sobie nie skomentować tego i mieć nadzieję, że te prace bardzo szybko, nawet jeżeli są u swojego zarania, u początku, to bardzo szybko nabiorą tempa, bo ewidentnie push ze strony zastosowań, które są gotowe, istnieje. Inne ograniczenia? Inwestycje. Znaczy postawienie tych wszystkich, to jest radio wszędzie nowe od zera. To nie jest inne, tylko to nie jest dołożenie czegoś, tylko od zera postawienie czegoś. Cały core sieci z logiką tej sieci od nowa trzeba postawić. I teraz największym wyzwaniem jest coś, co się nazywa właśnie low latency. Żeby zrealizować te usługi low latency, czyli ograniczyć czas odpowiedzi, to ta aplikacja, ta logika biznesowa musi być jak najbliżej Kowalskiego. To oznacza, że dzisiaj mamy te wszystkie rozwiązania na przykład w jednym, dwóch, pięciu data center. A jutro, jak będziemy realizowali usługi low latency, to te wszystkie rozwiązania musimy wyprowadzić aż do samego tego wieży, aż do samej wieży. To w takiej wieży musi istnieć miniaturowe data center, które będzie w stanie zaoferować tą usługę pojedynczych milisekund opóźnień. I to są ogromne wyzwania finansowe, rzędu naprawdę miliardów nakłady finansowe, które dopiero po poniesieniu których te usługi będą możliwe. To chyba wszystko, co chciałam w tym momencie zapytać, ale jestem przekonana, że nasi widzowie będą mieli jeszcze całą masę innych pytań, więc jeżeli pozwolisz, to w niedalekiej przyszłości chciałabym z tą ponownie się spotkać i porozmawiać o 5G, bo to jest bardzo obszerny termin i wydaje mi się, że warto o nim rozmawiać, bo tak naprawdę mówi się o nim wbrew pozorom taki co niewiele. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie. Tak. I z racji, że jestem ogromną gadułą i lubię to robić, to już czekam na kontakt z twojej strony z dziką przyjemnością pogadamy. Dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.